Surfujący naziści. Surfujący naziści. O. To temat dla Susana, 45 sekund. Słuchajcie, był nazistą, ale wszystko jedno. Zaczął kotować włosy, kiedy dostał w pierdol. Dostał w pierdol, to będzie mocne. To jest surfujący nazista i do tego po fotce. Okej, tak słuchaj ziomie, a nazista surfuje jeszcze. Tak po gronie, ej, to jest całkiem oczywiste. To jest pierwszy typ, który chciał surfować po Wiśle. Chciał surfować po Wiśle, tak to bywa. Chcesz surfować ziomek, ale nie umiesz pływać. Ej, i słuchajcie, już jest po walce. Tybak się umie zachłysnąć nawet wodą w szklance. Ej, i teraz tak tutaj wejdę. Wiem, masz model jak pieprzony surfer. Tak, i to nie jest żaden tutaj małek jak surfer. Mam na lewej ręce oczywiście drogi zegarek, o. Ale to nie jest opcja benajaka. Wiadomo, że nie wybierz panny, tylko chłopaka. Ale zastępujmy się na tym, już zostawmy to. Jest tymi seks planetami, to też jest zło. Okej, i teraz powiem wam coś tutaj. Ziom, to jest surfer na www.red2.com. Surfujący nazista, temat Sosena. 45 sekund dla Peusa. Skoda Vampir. Jaki ja na początek? Teraz Skoda Vampir. Skoda Vampir. Dobra. Peus. Tak na początek. To mam tu zarys, jak naziści, nawet Hitler nie zostawiłby ci bojary. Jaka Skoda, jadę cię typie. Na tej scenie raczej dzisiaj, kurwo, nie jesteś faworytem. Ej, i teraz to punchline, a ja to na tej scenie jest tą pierdolona Octavia. Jaki wampir, to jest proste, potestuję cię dzisiaj na scenie czosnkiem. Ej, i teraz dobra, robię to ziomie, jakim czosnkiem, przecież to pierdolony kołek. Jaki kołek, teraz jestem durny, nie, ale wbijam ci ostatni gwóźdź do trumny, wiesz? Jesteście tutaj, Kraków! To był Peus, przed chwilą był Sosen, to była dogrywka i mam do was prośbę jak zwykle po dogrywkach. Oceniamy tylko i wyłącznie dogrywkę. Czy tą walkę, tą dogrywkę wygrał Sosen? Czy tą dogrywkę wygrał Peus? Nie było już takiej przewagi jak po walce zasadniczej, ale jury jeszcze debatuje. Też dla nich ciężka opcja. Uflon macha ręką, więc znaczy coś się tam. Sosen! Oni to już wiedzą, panowie. Sosen powiedział, no wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiadomo, czy wiadomo? Myślałem, że jesteś jako trippy, wiesz, te sprawy. A tu nie. Okej. Filip Rufin. Tak, burza mózgów. Jeszcze więcej rapu, żeby można było naprawdę na to spojrzeć, kto jest wart kolejnej rundy. Czyli kolejna dogrywka. Macie jakąś propozycję na dogrywkę? Bez tematu i odwracamy kolejność. Okej. Peus. Zaczyna Peus, bez tematu, 45 sekund. Hałas za niego. Dobra, bez tematu to spoko. Teraz zobacz co kurwa ja tu robię ziobem. Dlatego wampira właśnie na scenę wyszło słońce. A ja napierdalam tutaj dobrze popędzić i przypierdolę teraz splot słoneczny. Splot to jest proste na odmułę. Przypierdalam ci splot, ale sram na twoją fabułę. To jest tak i teraz proste, teraz ziom. Fabuła, oni ponoć są z twoich stron. Z jakich stron? Teraz proste to patrz, lepiej przerzuć stronę na swoich pisankach. Jakie pisanki? Dobrze gramy. Z jedną pisanek ja robię dzisiaj origami. O, Peus! Hałas dla Peusa! I hałas dla Sosena! 45 sekund bez tematu! Ej, ja już tego tutaj nie ogarniam. Jak on chce iść na słońce, to chodzi na solaria. Ej, i sprawdźcie teraz tego zioma. Dzisiaj obraza fabuła, jutro przeprasza na porach. Ej, widzicie, to nie jest ściema. Postawiasz mi nogę. Myślę, że mnie już tu nie ma, ale powiem ci, to jest temat teraz pewny. Nie zabijesz mnie, jestem wampirem, jestem nieśmiertelny. Ej, i to jest całkiem przykre. To on ma pisanki, temu dali mu dogrywkę. Tak, ej, ziom za ziomem, ziom. Tacy jak ty tylko pisanki pisać chcą. I piszą je, ej, bez linku. Piszą wszędzie, w Wordzie, wszędzie, we celu, w dodatniku. O, i tak to jest przejebane. On się tak poświęcił, że pisanki tatuje sobie dziarę. Yo, to był Sosen! Sosen!
Oczywiście właśnie miałem mówić, że wy raczej zdanie nie zmieniacie. Więc nie będę was pytał, no. Po prostu. Słyszę to. Słyszę to. Ale chcę usłyszeć jury. I pewnie wy też chcecie usłyszeć. Zawodnicy też chcą to usłyszeć. I DJ Kwiat też chce to usłyszeć. No. Co jest? Z trzecią dogrywkę robimy? Tak? Może rzucimy monetą jak pułas do zdobywców pucharów kiedyś. Wiecie, no. Szacun. Co jest? Nadal. Czyli co? Jakąś nową formę dogrywki macie? To jest nas trzech do chuja! Jest ich trzech do chuja! Bez tematu, tak? Z bitem? Bez bitu? Bajk dla Sosena! 35 sekund! Tak. No i chaos dał! O! Jedziesz! O! Tak. Ej! To się naprawdę robi ciężką sprawą. Dają dogrywkę, bo chcą dać mu wygraną. Już nie wiem, co się dzieje. Ej, ziomek, tak się nie śmieje. Okej, to nie jest głupie. A wiem, gdzie chcesz mieć tego palca. Oczywiście, że w dół, a głupie. Ej, dobra, to jest rozkmina. Powiedziałem tak, bo oczywiście nie można przeklinać. Ej, i sprawdźcie teraz tego tutaj zioma. Chodzi taki zdołowany, chodzi dookoła. A, nie wiem, co mamy zgadać o tego chłopaka. Udaje, że się śmieje, ale zaczyna płakać. Okej, tak się stara, coś pokazuje. Nie będzie zmiana, ziomek, tak przestań pieprzyć, bo wiadomo, nie będzie zmiany, wygra lepszy, będzie zmiana, tutaj, ale kombosa, te, chcesz grać zmianę jak w kosz, a, dobra. Sosen, 35 sekund dla Peusa. Dobra, prosta opcja. Chcesz ze mną wygrać, ziomuj stoja, dają 15 do grywki, czekają, aż mi się podwinie noga, a ja teraz sprzedaję mu buta, muszę to zrobić, sprzedałem mu buta, myślał, że złapał Boga za nogi, to jest tak, i teraz proste, teraz gramy, a on tylko myśli, że kręci mi cygara udami, a teraz napierdalam i masz udar. Sosem tym razem się nie uda, a ja napierdalam, teraz jestem płynny. Już widzę, szmatko, że ci telepoczą łydki. Jestem tutaj, napierdalam dalej, kochanie, a ty schowaj swoje stopy na werbach spisane na kolanie. To był Peus! I co, dalej jesteś lepszy? To był Peus!